Tak jak obiecałem, jesteśmy ponownie z Michałem Sławskim i dołączył również do nas Piotr Król. Piotrze, cześć, witajcie. Zanim zaczniemy cały panel, to chciałbym Cię tylko poprosić, żebyś się przedstawił i powiedział parę słów o sobie. Ojejku, 15 lat temu zaczynałem od IT, także jestem takim twardogłowym informatykiem, ale nie programistą, czyli usługi i sprzęt. I parę lat temu przechrzciłem się z branży IT na marketing internetowy i tak z zamiłowania tematy wideo i live'ów i tak troszeczkę z pragmatyki wykorzystanie marki osobistej czy profilu osobistego do działań biznesowych. Okej, więc czekamy na Wasze pytania a propos trendów marketingowych w 2019 roku. My za chwilę tutaj powiemy parę rzeczy. Zarówno jak i Piotr, tak i Michał byli również u mnie gośćmi w live'ie z Szamanem i wtedy rozmawialiśmy z Michałem o domenach, z Piotrem o live'ach, tak. Gdzie padła słynne słowo, że live'y to sport ekstremalny. To improwizacja, to sztuka improwizacji. Sztuka improwizacji, sport ekstremalny. Dobra, Michał, ja może zacznę od Ciebie, bo zaczęliśmy mówić wcześniej o domenach, a zwróciłeś uwagę na jeden bardzo ważny trend, który się obecnie pojawił, a propos tego, że Google zaczyna promować swoje domeny, które posiada, tak? Tak, to znaczy nie tylko swoje, bo Google jest operatorem kilkunastu końcówek w tej chwili z tych tak zwanych nowych domen, ale no, generalnie w interesie Google'a jest to, żeby ten rynek domenowy był jak najszerszy, więc wszelkiego typu te wszystkie nowe rozszerzenia, które się pojawiły w ostatnich latach, mają taki, no może nieduży, ale jednak jakiś bonus na start, że jest łatwiej również właśnie patrząc stricte technicznie na pozycjonowanie w wyszukiwarce, taki adres do góry szybko podciągnąć. Okej, czy to jest trend, który będzie na najbliższe lata, czy uważasz, że to będzie się jakoś zmieniało? Znaczy to na pewno działa teraz, czy to będzie działało za pół roku i za rok, to tego nikt nie wie, ponieważ wiadomo, że zmiany algorytmów Google są dosyć częste i no, nigdy nie wiemy z góry, co się zmieni. Natomiast w tej chwili opieranie strategii marki właśnie w oparciu o te nowe domeny no uważam za jak najbardziej słuszny kierunek. I warto w to zainwestować w tej chwili, tak? Zwrócić na to uwagę. Tak, na pewno trzeba poświęcić dużo czasu, żeby chociażby przejrzeć, jakie to są te końcówki domenowe. No właśnie, no bo podrzucisz kilka, czy? .media, .marketing, .guru. Może to są Google'owe, tak? W tej chwili. Nie, to są ogólnie. Operatorami tych końcówek są naprawdę przeróżne firmy, które po prostu zainwestowały w ten rynek grube miliony dolarów. Więc w interesie tych wszystkich firm jest to, żeby ten rynek rósł, żeby on był promowany. I właśnie co jest ciekawego, że te domeny pasują do bardzo wielu przeróżnych branż. To są najczęściej anglojęzyczne słowa kluczowe, więc no nie zawsze na rynku polskim one idealnie nam podpasują, no bo na przykład, nie wiem, .photography dla polskiego fotografa, który działa tylko i wyłącznie na rynku polskim ma stronę tylko po polsku, to może to nie jest najlepszy pomysł, no bo nie wszyscy są na tyle obeznani właśnie z tą nazwą anglojęzyczną, że będą w stanie to wpisać, ale właśnie chociażby takie nazwy media, marketing, .moda na przykład dla branży odzieżowej, właśnie czy .dev, końcówka dla deweloperów, czy .app, jak aplikacja internetowa, no to jest coś, co jest tak samo rozpoznawalne niezależnie od tego, w jakim rejonie geograficznym świata jesteśmy. Czyli warto w te domeny inwestować i zadbać o to, żeby... Tak, no przede wszystkim dobrze. Najpierw trzeba je po prostu przejrzeć i zobaczyć, jakie są, na samą tą czynność musimy sobie chyba zarezerwować co najmniej pół godziny czasu, żeby to w ogóle przejrzeć, żeby w ogóle wiedzieć, jakie mamy możliwości, bo tego wyszukiwarka domen nam już nie podpowie. To my już przynajmniej z grubsza musimy wiedzieć, jakie końcówki nas interesują. Dobra, więc koniecznie musicie przeszukać końcówki, o których mówi Michał. Gdzie najlepiej to znaleźć? U Ciebie na stronie możemy rozszerzyć sobie, prawda? Znaleźć tak, wszystkie końcówki. Domeny TV i tam wchodzimy w zakładkę nowe domeny. Rozszerzamy. I tam jest cała lista właśnie tych wszystkich nowych rozszerzeń. Okej, a jakieś materiały edukacyjne, gdzie możemy doedukować, jak dobrze wybrać domenę? To polecam oczywiście naszego bloga, blog Domeny TV, gdzie regularnie kilka razy w miesiącu publikujemy artykuły właśnie, jak te nazwy znaleźć, jakie są aktualne trendy na rynku, jak zrobić to bezpiecznie i z głową. No bo wiadomo, że wybierając domenę, no to wybieramy generalnie markę, pod którą będziemy działać, zakładam, z powodzeniem przez najbliższe wiele lat, więc powinniśmy do tego być dobrze przygotowani.
powinniśmy o to zadbać. Dobrze. Piotrze, no, ciebie na początek zapytam o live streamingi. Temat rozwija się już tak naprawdę, powiedzmy, od kilku lat. Jak uważasz, w którą stronę pójdziemy w tym roku? Bo live'y coraz bardziej są popularne, coraz więcej osób prowadzi live'y. Czy jest to faktycznie, można to nazwać trendem rozwijającym się? Warto o to zadbać i w to zainwestować? To znaczy, przede wszystkim nie wiem, czy nazwałbym to trendem, bo na początku w przypadku początków live'ów, zwłaszcza na Facebooku, bo live streaming oczywiście był wcześniej, były głosy takie, że to jest taka chwilowa zajawka, wszyscy się pobawią i pójdzie do lamusa. No i całe szczęście efekt jest odwrotny, popularność jest coraz większa. Ja w zeszłym roku mówiłem, że czekamy, aż LinkedIn rozpocznie erę live'ów. Już wiemy oficjalnie, że testy, tak, że testy są i mam nadzieję, że w tym roku odpalą możliwość w Polsce też między innymi dla wszystkich możliwość robienia live'ów. Natomiast zresztą dzisiaj na zbiorowym wykładzie też będę o tym mówił. Live'y wbrew pozorom są najtańszą i najszybszą formą komunikacji, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę inne formaty typu wpis na blogu, typu podcast, typu cokolwiek innego. Jakiś czas temu robiłem taką mini ankietę wśród kilku znanych blogerów, z którymi się przyjaźnię i zadałem im pytanie, jaka forma komunikacji jest dla was najwygodniejsza i najszybsza, bo wiem, że robią wpisy, wiem, że korzystają z live'ów i na pierwszy rzut oka każdy odpowiedział, że wpis na blogu. Ale mówię, okej, jeżeli masz wiedzę, jeżeli zebrałeś doświadczenie i od momentu rozpoczęcia pisania tekstu do momentu publikacji, ile czasu ci to zajmuje? No od 3 do 6 godzin, a czasami 2 dni. No dobra, a ile czasu robisz live'a? No, 30 minut, 40 minut. Odpalam, jestem. Także odpalam, jestem, kończę i nie muszę montować, nic nie trzeba robić. Jakość jest taka, jaka jest i nawet tą słabą jakość ludzie wybaczają, bo liczy się merytoryka. Także to pokazuje, że to raczej nie upadnie. Nie dość tego, ja jestem fanem kanału YouTube'owego Cezarego Pazury i on tam kilka fajnych wstawek na temat właśnie takiej telewizji internetowej mówi. I to pokazuje, że taka tradycyjna telewizja się kończy. Zresztą jeżeli popatrzymy na zasięgi, na oglądalność, to w tym momencie w internecie zasięgowo rządzą pojedyncze persony, a nie duże marki. Nawet jeżeli spojrzymy na TikToka, który też ma live'y, jest fenomenem, no to taka marka jak Red Bull, która jest no, potentatem tych treści takich fajnych i efektownych, oni mają tam 2 czy 3 miliony followersów na świecie, a najpopularniejsza Polka, która jest tancerką, ma 4 miliony followersów na TikToku. To ja tylko podrzucę, że w poniedziałek u nas na vlogu pojawi się właśnie wideo na temat TikToka, który zrobiła jedna szamanka od nas, zresztą też instagramerka, youtuberka, także zapraszam, kilka fajnych informacji a propos TikToka. Jeżeli nie wiecie, czym jest TikTok, to koniecznie zajrzyjcie, chyba że Piotr jeszcze w dwóch zdaniach zdradzi nam. TikTok to jest, ja bym powiedział tak, to jest taki Snapchat bardziej dla młodszych w formie wideo, tak, i właśnie live'ów i można się tym bawić, można, nie trzeba mieć żadnej umiejętności ze względu na to, że aplikacja daje bardzo dużo intuicyjnych rzeczy, ale też można sobie, nie wiem, podkład pod piosenki robić głosem autora, czy jakieś dziwne zabawy, dziwne wyzwania są i nawet ostatnio widziałem tutaj lokalny serwis iPhone'ów, nie będę kryptoreklamy uprawiał, ale zrobili fajne nagranie TikTokowe i tam na 73 tysiące teraz wyświetleń się rozbujało, także nawet taka techniczna branża wykorzystała całkiem fajnie potencjał tego. Ja tylko podpowiem, że TikTok aplikacja ma 4 lata, a jest warta 75 miliardów dolarów. Takie informacje wyczytałem wczoraj gdzieś w internetach, także no, dość ciekawa koncepcja. No właśnie, bo to jest też kolejna rzecz, tak, kolejny trend, który się pojawia. No słuchajcie, firma, znaczy marka 4 lata zaczęła się rozwijać i została podłapana. Tak, oczywiście TikTok w ogóle powstał do tego, żeby się dzielić nauką. Ludzie mieli nagrywać wideo, przygotowując się do egzaminu czy do jakiejś tam, nie wiem, sprawdzianu z matematyki i mieli się dzielić nauką poprzez formę wideo i to rozsyłać po sieci. To się nie przyjęło, sprawdziły się głupkowate nagrania, śmieszne nagrania i to poszło w świat, słuchajcie.
no właśnie to jest jakiś kolejny, wiesz, kolejny trend do wykorzystania, może nie, już niekoniecznie na 2019 rok, ale na pewno warto zwrócić też na to uwagę, żeby zainteresować się tą aplikacją, szczególnie jeżeli mamy klienta, który korzysta z tej apki, bo to są najwięcej, to są młodzież około 15 roku życia. To znaczy, no w Polsce jest do 1 000 000 użytkowników. Tak jak powiedziałeś, przeważnie jest to młodzież, także jeżeli to jest nasz klient, to warto tym się zainteresować. Natomiast duże marki, tak jak są stacje radiowe typu SK, typu tam telewizja For Fun TV czy coś w tym rodzaju, oni próbują wykorzystać ten format, ale moim zdaniem robią to bardzo nieudolnie w porównaniu z personami czy młodymi osobami, które tworzą i mają milionowe zasięgi. No właśnie, to dojdźmy do tego. Michał, ilu blogerów kojarzysz, którzy dzielą się, nie wiem, treścią o właśnie internetach, o tym jak chociażby, nie wiem, domeny, serwery. Mówi ktoś na ten temat w ogóle w Polsce? No właśnie, jeśli się pojawiają tego typu rzeczy, to się gdzieś tam pojawiają przy okazji. Bo ci wszyscy blogerzy, influencerzy, oni też muszą z tych usług korzystać, więc oni też gdzieś tam w swoich przekazach marketingowych czasami napomkną, że gdzie trzymać domeny, gdzie trzymać serwery, ale brakuje właśnie takiego medium, które by było w stanie tym ludziom opowiedzieć na tyle prosty sposób, żeby właśnie dotrzeć również do tych ludzi, którzy no, nie korzystają z tych wszystkich najpopularniejszych mediów jak Facebook czy YouTube, na których my trochę też kontentu tworzymy, ale bardzo ciężko jest się przebić z tym. Mhm. No to ja spytam jeszcze właśnie o ten świat blogerów, influencerów, jak już zacząłeś mówić. Jak to wygląda w tej chwili, bo słyszałem, nie wiem, potwierdzicie czy nie, że blogerzy czy właśnie influencerzy, którzy mają bardzo duże zasięgi, marki już niekoniecznie chcą z takimi osobami współpracować, raczej idą do tych mniejszych influencerów, ponieważ mają bardziej silniejszą grupę, może mniejszą, ale bardziej zaangażowaną. Co wy sądzicie na ten temat? Teraz jakiś pozew zbiorowy Rahim dostanie za to, że wypromował modę na mikroinfluencerów w Polsce. Nie wiem, czy on to zapoczątkował, czy no na pewno było to logiczne działanie, ze względu na to, że z tymi dużymi blogerami zaczęło być trochę tak jak z celebrytami w telewizji, tak? To, że ja zaangażuję do jakiejś promocji mojego projektu Kubę Wojewódzkiego, to wcale nie znaczy, że ten projekt się sprzedaje i osiągnie sukces, natomiast ja będę miał potężne koszty. Jeżeli zrobię alternatywę z osobami mniej znanymi, które mają mikrospołeczności, ale te społeczności są bardzo zaangażowane, mam większą szansę sprzedaży, pomijając fakt, że jeżeli w kilku punktach jest ta sama treść, to też buduje wiarygodność. Także ta idea mikroinfluencerów, mikroblogerów i osób, które mają mniejsze społeczności, a bardziej zaangażowane, jak najbardziej się sprawdza, jest dużo tańsza i bardziej efektywna. I też w przypadku specjalistycznych tematów, też technicznych, ja myślę, że to no, ma taki dużo większy sens niż angażowanie blogera czy blogerki, której trzeba zapłacić, nie wiem, za dzień zdjęciowy, nie wiem, 30-50 tysięcy złotych, bo to jest jej marka i pół roku kampanię może realizować. Okej. Wspominałeś też, że właśnie influencerzy zamiast blogów wrzucają teraz live'y. Widzisz jakąś tendencję rosnącą, że coraz więcej będziemy robić live'ów niż blogów? I influencerzy nie przestaną kupować domeny blogowe u Michała, tylko będą robili live'y na Facebooku? Wiesz co, to znaczy tak, influencerzy robią live'y i teraz a propos Facebooka i Instagrama za chwilę powiem jedną rzecz. Chyba w zeszłym roku na Zbiro mówiłem o tym, że live'y są na tyle świeżym formatem, że każdy, kto zajmie pozycję, będzie tak naprawdę jakimś tam pionierem swojej dziedziny i uda mu się to utrzymać, tak jak 10 lat temu youtuberzy byli. I teraz troszkę jest tak, że każdy, kto zajął tą pozycję na Facebooku, tą pozycję utrzymuje, ale ludzie naturalnie przerzucili się na Instagram, ze względu na to, że Instagram jest dobrą inwestycją długoterminową, jeżeli naszą grupą odbiorców jest 30+. I to, co wiem, pracując z klientami czy w rozmowach ze znajomymi, którzy mają dużo większe zasięgi,
Live'y na Instagramie są dużo bardziej wartościowe pod kątem odbiorców. Mhm. I to są ludzie, którzy nie siedzą na Facebooku, nie oglądają ich na Facebooku, oglądają ich na Instagramie i na żywo na live jest 500 osób, 1000 osób, 1500, w zależności od tego, jaki to jest zasięg. No i przykładowo Puff Daddy w Stanach, Snoop Dogg w Stanach, jak robi live'a, no to ma 1500, 2000 osób, czyli tak jak u nas tacy średniej klasy, właśnie mikroinfluencerzy, tak bym to nazwał. Okej, okay. Wrócę zaraz do tego, co powiedzieliście a propos live'ów i domen i contentu. Czy mamy jakieś pytania od widzów, którzy są, nic się nie pojawia, więc zapraszam Was do zadawania pytań do Piotra i do Michała, więc postaram się na nie również tutaj odpowiedzieć. No właśnie, bo Michał we wcześniejszej rozmowie powiedział o tym, żeby zadbać o zbieranie danych u siebie, bo jak tworzymy dużą grupę zasięgową na Facebooku, to mamy ich na Facebooku, jak tworzymy na YouTubie, to mamy ich na YouTubie, ale tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że i Facebook, i YouTube, Google tak naprawdę będą za chwilę podnosić ceny i my będziemy za te dane, które mamy tam właśnie na tych platformach, będziemy musieli dość dużo i mocno zapłacić. Ale i to jest racja, ja się z tym zgadzam, tylko teraz Ty, Piotrek, mówisz, że idziemy w kierunku live'ów, a jednak te live'y będziemy robić właśnie przez te zewnętrzne aplikacje, czyli właśnie Facebook, tak, jak będzie LinkedIn, to LinkedIn. No i teraz musimy połączyć te dwa trendy, bo wiesz, fajnie, że mamy darmowe narzędzie, z którego możemy korzystać, gdzie robić live'y, ale teraz warto by było tych klientów jakoś przekuć i zebrać od nich dane. To znaczy, wiesz co, no to jest tak, że live'y są środkiem do rozszerzania zasięgu, nie są środkiem do zbierania danych i to jest tak, jak mielibyśmy zestawić live'y i webinary, to nie są alternatywne formaty. Live'y służą do budowania zasięgu po to, żeby rzeczywiście zatrzymać te dane u siebie, no bo otrzymanie danych na blogu... Ale przekonwertować to tak, później, kanały remarketingowe, grupa mailingowa czy boty, no to jest wartość, która będzie. Natomiast co do tego wzrostu cen, to raczej nie zrzucałbym tego na Facebooka i na Google'a, tylko z racji tego, że stawki są licytacyjne, to też pamiętajmy, że w Polsce ten rynek internetowy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Michał, rynek internetowy jest jeszcze zajęty przez małych graczy, jeszcze tak naprawdę duzi gracze nie weszli z pełnymi budżetami w te media i teraz dopiero zaczynają się do tego przekonywać i te duże budżety marketingowe zaczną być wydawane na Facebooka, na Google'a, no to tak naprawdę dla nas te stawki zaczną być zabójcze i wtedy live'y tak naprawdę będą jedyną alternatywą bezpłatnego działania na fejsie na przykład. Okej. To Michał, to jeżeli w takim razie ja zrobię sobie zasięg poprzez live'a, czy to na LinkedInie, czy to na Facebooku, oczywiście możemy na Facebooku też konwertować osoby przez chatboty i tam zbierać dane do jakiegoś naszego CRM-a, no ale to wszystko trzeba jakoś technicznie połączyć. A Ty co byś polecił, w jaki sposób ten zasięg przekuwać dalej w lidy? Wiesz, rozmawiamy tutaj o trendach na 2019 rok, ale ja generalnie zawsze powtarzam, coś, co jest niezmienne właśnie od kilku lat. Bo to jest taka moda. Korzystamy, tak, właśnie to jest troszeczkę może bardziej moda niż trendy, bo te platformy się pojawiają i znikają i rzeczywiście możemy znaleźć, możemy z góry powiedzieć, że nie wiem, że jeśli mamy markę, która ma taką i taką grupę docelową, nie wiem, jesteśmy mali, średni lub duzi, no to wybieramy aktualnie tą platformę, ten format komunikacji z widzami, aczkolwiek dalej niektórzy wolą czytać, niektórzy wolą oglądać, niektórzy będą śledzić live'y, ktoś inny będzie na przykład chciał uzyskać dostęp do jakiegoś kontentu nagranego wcześniej. No ludzie dalej mają różne całkowicie preferencje i powinniśmy docierać absolutnie do tych wszystkich ludzi. Jednak ja dalej nalegam, żeby właśnie nie skupiać się tylko i wyłącznie na łasce i niełasce jednej platformy, która dzisiaj nam daje wszystkie te narzędzia bo za darmo i nie za mamy. Super i rzeczywiście te zasięgi nam rosną. Jeśli nagle się coś zmieni i powiedzmy za pół roku zostajemy z niczym, bo chociażby zapomnieliśmy o takiej najprostszej rzeczy, żeby budować własnego newslettera, żeby dotrzeć do tych ludzi. To nie jest teraz tak, że musimy od razu iść tylko i wyłącznie do tych mediów, które są na topie, o których wszyscy mówią. Stary, dobry, klasyczny newsletter jest jak najbardziej dalej świetnym kanałem komunikacji
właśnie z ludźmi, którzy są związani z Twoją marką i nie należy absolutnie tego zaniedbywać. A to jest akurat taki kanał, który może być całkowicie w naszej infrastrukturze. Mhm. Oczywiście wiadomo, korzystamy tam z takich narzędzi jak, nie wiem, FreshMate czy GetResponse, które nam to świetnie technicznie organizują, ale no to dalej to jest ten nasz kontakt, gdzie to my dalej decydujemy, czy jak będziemy te zasięgi eksploatować. Okej, okay, a powiedz mi, czy, bo obecnie bardzo mamy modne boty, czy to na Facebooku, czy w innych miejscach, spotkałeś się, że klienci, którzy mają u Ciebie właśnie domeny czy serwery, podpinają jakieś inne zewnętrzne boty na swojej stronie? Wiesz co, my ostatnio zaczęliśmy eksperymentować z botem, bo mimo że na przykład posiadamy własny system czatu z klientami, mm-hmm. no to na facebookowym messengerze tych kontaktów jest coraz więcej, bo to po prostu ludzie się uczą tego, że komunikacja z marką to już nie jest tylko klasyczny, nie wiem, infolinia czy mail, mhm. że po prostu na przykład mieliśmy ludzi w firmie, którzy obsługiwali maila, mieliśmy ludzi w firmie, którzy obsługiwali telefon, a w tej chwili tych kanałów jest mnóstwo, naprawdę. Ludzie się komunikują, nie wiem, przez komentarze pod wideo, właśnie przez Messengera i te wszystkie kanały muszą być obsłużone i one muszą wejść do jednego worka, żebyśmy my sprawnie mogli z tymi ludźmi się właśnie komunikować. I chociażby takie boty, które są w stanie odpowiedzieć potencjalnym klientom najbardziej podstawowe rzeczy, czy wyciągnąć jakieś rzeczy z naszej bazy danych, to nie dość, że niesamowicie po prostu zwiększa satysfakcję klienta, bo on dostaje odpowiedź w miarę wartościową, mhm. oczywiście, mhm. nie zawsze to będzie idealnie, nie zawsze się to idealnie uda skonfigurować, ale przynajmniej ten człowiek dostanie tą odpowiedź teraz i co w miarę szybko. I to ciekawsze, ludzie wcale nie będą się czuć źle, że rozmawiają z botem. Ludzie mhm. będą wiedzieli, że to jest bot, ale mimo wszystko da się naprawdę niesamowite zaangażowanie w ten sposób osiągnąć. Właśnie, na początku roku, no tutaj może trochę odejdę od botów, ale też w stronę sztucznej inteligencji. Na początku roku Google uruchomił na Polskę asystenta Google'a, gdzie działa właśnie wyszukiwanie głosowe. Będzie to też oparte o sztuczną inteligencję. Ten asystent będzie się uczył, jakie pytania mu zadajemy. On się będzie nas uczył po to, żeby nam jak najlepiej odpowiadać w pewnym momencie. A jak uważacie, jak zmieni to zachowania i wyszukiwania w Google'ach? No, mamy tak naprawdę tego asystenta niecałe 2 miesiące, więc jeszcze trudno w jakiś sposób to oceniać, ale uważacie... Praktycznie nam na nowo definiuje pozycjonowanie w internecie, no bo zwróć uwagę, że do tej pory komunikowałeś się tekstem pisanym, a trzeba teraz mówisz, czyli ten język staje się bardziej naturalny, nie? To nie jest już inaczej, tak, że ludzie wyszukują, nie wiem, fryzjer Warszawa, tylko nie wiem, mam wolne popołudnie, gdzie mogę dokładnie pójść do fryzjera. Mówi całym zdaniem, bo jak mówisz, inaczej wpisujemy w Google'a, wbijając klawiaturę, inaczej mówimy. Tak, i właśnie co ciekawe, strony internetowe też trzeba będzie przygotowywać pod to, że ludzie będą korzystać z asystentów i będą w ten sposób formułować zapytania. Czyli to my powinniśmy sobie właśnie zadać pytanie, o co ci klienci mogą nas pytać. Jak myślą? Tak, i wręcz te pytania jak najbardziej używać w komunikacji content marketingowej. Oczywiście wiadomo, content marketing is king, to się zupełnie nic nie zmienia i nic się nie zanosi, żeby cokolwiek tutaj w tej materii miało się stać inaczej, więc tego contentu dalej musimy produkować tyle, ile się da. Ale właśnie zwróćmy uwagę, że to już nie jest to nasycanie słowami kluczowymi, tak jak się to robiło lata temu, tylko teraz w końcu ten język staje się właśnie naturalny, tak jak my tutaj swobodnie rozmawiamy, a nie próbujemy właśnie przechytrzyć algorytmy w jakiś inny sposób. Tworząc jakąś nową mowę, nowy język, który nie jest zrozumiały przez ludzi. Więc ja uważam, że to jest naprawdę świetny kierunek, bo sprawi, że... I trzeba o to zadbać i do tego się przygotować. Tak, ten internet po prostu będzie przyjaźniejszym miejscem, bo w końcu zaczyna to być dla ludzi, a nie dla robotów. Okej, okay, to ja idę dalej w tego asystenta. Jak ktoś o tym nie wie, to proponuję poczytać, bo to już się dzieje, słuchajcie. Może Piotrek, to takie właśnie pytanie do Ciebie a propos streamingu, a propos wideo. Już widzieliśmy kilka prób za oceanów sztucznej osoby prowadzącej program telewizyjny. Tak.
Co o tym sądzisz? To jest po prostu, on wygląda naturalnie. Znaczy, wiesz co, zanim odpowiem ci na to pytanie, nawiążę do tej sztucznej inteligencji, bo to jest tak, z jednej strony mamy wygodę kontra nasza prywatność. Dokładnie. I to jest, każdy teraz gdzieś tam nosi jakieś smartwatche, analiza tętna, snu i tak dalej, to wszystko idzie do chmury i ktoś sobie to przetwarza. Ja mam tę świadomość i akceptuję to, ale to, co Google fajnego zrobił w przypadku map, ja jestem taką osobą, która już kilka razy zgubiła auto na parkingu w centrum handlowym. Teraz jak zostawiam samochód, Google mi zapisuje, gdzie to auto zostało. Gdzie masz zaparkowane, tak. Ale to jest pikuś. Po miesiącu czasu zaczął mi podpowiadać, gdzie ja jadę, czy jadę do pracy, czy jadę do domu. Tak. I teraz paradoks polega na tym, że ja nie pracuję regularnie, bo ja jestem w biurze, jak mi się chce, kolokwialnie mówiąc. I po 2 miesiącach z precyzją na 10 podpowiedzi 9 jest prawidłowych, on mi podpowiada, gdzie w tym momencie jadę, czy do sklepu, czy do pracy, czy do jakiegoś klienta, czy do rodziców, czy gdzieś tam indziej. I dla mnie to było ciekawe, na jakiej podstawie on wyciągnął te dane, skoro tutaj nie ma żadnej prawidłowości. Ja przynajmniej tego nie zauważyłem. Także to jest ciekawostka. A co do tej sztucznej inteligencji, która tworzy awatar człowieka, no to mogą być 2 kierunki, tak? Albo my będziemy w stanie stworzyć sobie jakieś takie naturalne awatary, czyli tak jak w filmie... I będzie live 24 prowadził tak, na dobę tak. I nie będzie głodny. No to masz autowebinar, tak? W Polsce to jest nieakceptowalna forma prowadzenia, no ale to będzie można sobie tak. Ja mogę live robić non-stop, załatwiając w tym czasie inne rzeczy. No, nie, no mam mieszane uczucia co do tego. Gdzieś dążymy do tego, żeby te takie automatyzacje zastąpić człowieka, tak? Czyli właśnie i boty, i autorespondery, i jakieś tam planowanie newsletterów, czy jakieś skrypty automatyzujące. Także dążymy do tego, żeby te takie prace automatyczne zastąpić. I tak samo może być w przypadku live'ów, tylko że stracimy tą relację. No to tak jak z Netflixem, który daje ci do wyboru, jak się dany serial czy film zakończy. I kiedyś Piotrek Budzki chyba fajnie to podsumował. Dojdziemy do takiego momentu, w którym będziemy dostawali to, co nam się podoba, przestaniemy być zaskakiwani. Także nie chciałbym iść w tą stronę, ale świat do tego chyba zmierza tak trochę. No właśnie i musimy się też na to przygotować, tak samo jak wspomniany wcześniej TikTok. Jak ja nieraz opowiadam osobom 30+ o TikToku, stary, ale po co to? Przecież kto to w ogóle ogląda? A się okazuje, że ta aplikacja rośnie, więc to też jest pewnie trend, który... Są twórcy powyżej 60 roku życia i mają całkiem niezłe branie na... Też jest dużo starszych osób na TikToku. Co prawda nie tak procentowo jak młodzież, ale tak. Uważasz, że jeżeli ta osoba, awatar, osoba, by stała na, nie wiem, na... za ciebie, tak, w firmie i to ona by korespondowała z... odpowiadała na pytania, w sensie, że powiedzmy tak jak teraz mamy audycję, ktoś nam zadaje pytania i ten awatar twój odpowiada. Uważasz, że to stracimy w tym momencie taką łączność z klientem, czy to będzie takie lepsze odpowiadanie jak chatbot? Bo to będzie tak jak gdyby persona. To znaczy tak, to jest, no, bo to jest tak jak masz kasy automatyczne w jakimś markecie, tak, zamiast ludzi. No to jest jakiś kierunek globalny, gdzie jednak ta automatyzacja idzie. Ja jestem z tego pokolenia, które pamięta zabawę na trzepaku czy na podwórku i siedziało się do wieczora na dworzu. I nie mieliśmy awatarów. I nie było ekranów przede wszystkim w ogóle, tak? I kurczę, no ja czuję się staro trochę przy tych tematach. Jak patrzysz na tą technologię. Tak, bo z jednej strony to mnie przeraża, bo nie chciałbym tego, bo tracimy tą relację z ludźmi. No z drugiej strony, jeżeli to jest tak kierunkowane, no to trzeba zastanowić się, jak to wykorzystać biznesowo. No właśnie. Właśnie, padło tutaj ważne hasło automatyzacja, a te wszystkie właśnie technologie, o których rozmawiamy, no to pozwalają nam osiągnąć bardzo ważny cel w biznesie, czyli również personalizację tej komunikacji po drugiej stronie. No nie jesteśmy w stanie zatrudnić armii ludzi, która każda będzie na przykład z naszym fanem, odbiorcą czy klientą prowadziła indywidualną komunikację, a ludzie chcą się czuć dopieszczeni, chcą wiedzieć, że ktoś pomyślał o ich potrzebach,
I ludzi właśnie nie przeraża to, że wykonuje to sztuczna inteligencja i komunikują się z botem albo komputerowo wygenerowanym awatarem. To właśnie dla nas może się to wydawać, że to jest takie trochę dziwne. Jeśli ja teraz nie miałbym wejść w jakąś, nie wiem, konwersację na żywo z botem, to ja bym się może czuł troszeczkę niekomfortowo, ale zwróćmy uwagę, że właśnie, że cała rzesza ludzi właśnie szczególnie młodszych nie ma za z tym kilka problemu. Lat, raz, że już nie ma z tym problemów, a że za kilka lat będzie uważała to za coś zupełnie normalnego i wręcz można się nawet zdziwić, że po drugiej stronie jest żywy człowiek. No właśnie, też Piotrek fajnie też zwrócił uwagę, że patrzmy na to, co się wydarzy i spróbujmy to tak zapiąć w nasz biznes, żebyśmy nie przegapili tej okazji, jak no pewnie już często powtarzany Kodak, tak? Oni też przegapili swoją okazję i nie poszli dalej. Wiesz co, to też teraz tak sobie o tym pomyślałem, pod kątem dużych firm i działów obsługi klienta, gdzie jest ta rotacja pracowników na tyle duża. A też proces szkoleniowy i wdrażania jest młodych trudny. Osób jest źle zorganizowany i ci ludzie gadają bzdury na infoliniach. No spróbuj coś załatwić w rzeczonej dużej firmie, która dostarcza energię. To jest prosta strategia. Za pierwszym razem nie załatwiłeś, zadzwoń jeszcze raz. Za trzecim, maksymalnie czwartym razem trafisz na kogoś, kto nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić. I po prostu ci to zrobi. Tak. To z jednej strony też tak, ale ja akurat mam kilka ostatnich doświadczeń z telekomami i tam pracownik infolinii jawnie wprowadzał w błąd, tak? Powiadając bezmyślnie, wprowadzał mnie w błąd. I teraz, gdyby nie to, że ja się znam na rzeczy, to bym posłuchał go i bym zrobił głupotę. Już raz tak straciłem numerów w firmie albo coś tam innego się zadziało. I potem nikt nie bierze za to odpowiedzialności. I teraz wstawienie w taki moment awatara rzeczywiście może pomóc, bo ten proces jest w 100% idealny, tak? I tutaj nie ma możliwości pomyłki. Także to może jest jakieś rozwiązanie. No dla firm na pewno to będzie duża oszczędność. To będzie... W przypadku takiej masowej obsługi klienta, no właśnie niezmiernie ważna jest ta standaryzacja i ty też oczekujesz, że jak dzwonisz do banku i pytasz się o saldo konta, to saldo nie zmienia się za każdym razem, jak tylko je sprawdzasz w momencie, jeśli wiesz, że ty z tych pieniędzy nie korzystasz. No to jest po prostu coś absolutnie podstawowego, taka dokładność w biznesie, która w biznesie wieloskalowym wcale nie jest taka łatwa do utrzymania. Dobra, odejdźmy trochę od tych sztucznych inteligencji, bo moglibyśmy dzisiaj tak naprawdę tylko o trendach mówić, co się wydarzy ze sztuczną inteligencją. Może idźmy jeszcze w taki trend bardziej przyziemny. Ty, Michał, tak naprawdę już to robisz, czyli wypożyczasz, bo to wypożyczasz serwery, wypożyczasz domeny, bo ty ich nie sprzedajesz na stałe, tylko je na jakiś czas wypożyczasz. Jest generalnie bardzo mocno w tej chwili trend wszelkiego wypożyczania, szczególnie właśnie milenialsi. Dużo z nich nie posiada, nie wiem, na stałe telefonu, tylko wypożyczają. Telewizję Netflix, tak? Już wypożyczamy je sobie abonamentowo, w sensie nie kupujemy programu na stałe, tylko mamy abonament, odcinamy i nie mamy. Samochody wypożycza się już. W Stanach wiem, że wypożyczają ciuchy normalnie, jeansy. Co wy uważacie, w którym kierunku to pójdzie i czy faktycznie na rynku polskim powinniśmy się już zacząć przygotowywać do tego, ponieważ jeżeli jest to już na zachodzie, to pewnie przyjdzie do nas, prędzej czy później przyjdzie i jak się do tego przygotować? Tak, to już weszło, to już nawet właśnie Polska jest przecież bardzo ciekawym rynkiem, na którym zagraniczne korporacje te modele właśnie wypożyczalni, chociażby popatrzmy na środki transportu, nie? Samochody miejskie, czy hulajnogi, które się pojawiły we wszystkich dużych miastach i to po prostu one są wszędzie, że nawet jeśli sam z tego nie skorzystasz, bo nie wiem, bo czujesz się za staro czy cokolwiek, to i tak to widzisz. Każdy zadaje pytanie, skąd się to wzięło i nagle się okazuje, że coś zupełnie podstawowego jak środek transportu, że mieszkając w tej chwili w dużym mieście, no to na przykład posiadanie samochodu, no to jest jakaś fanaberia i niedogodność, kiedy masz bez problemu aplikację do zamawiania taksówki, wychodzisz sobie przed dom, jest zaparkowany miejski samochód elektryczny, który sobie właśnie jednym kliknięciem otwierasz. Czyli że zupełnie się zmieniło to, co jeszcze było kilka lat temu, że ludzie chcieli posiadać rzeczy, nie? Że wiesz, że ja tu mam właśnie nowy samochód, mam tutaj nowy telefon, nie wiem, a tak jak sam zwróciłeś uwagi, że w tej chwili po co mamy
wydawać majątek co roku na nowe ciuchy, bo wychodzi nowa moda. Jeżeli mogę wykupić sobie już w tej chwili w Stanach ciuchy w abonamencie i to odsyłam, dostaję rzeczy zupełnie nowe. I nie ma właśnie tej chęci do posiadania. A biznesowo to też jest w ogóle świetna szansa, że co jeśli ty zbudujesz swój biznes właśnie w oparciu o model abonamentowy, że nie sprzedajesz, tylko oferujesz nie usługi, ale właśnie produkty w abonamencie, jakie to otwiera ogromne możliwości na budowanie relacji z tym klientem, żeby to nie był zakup jednorazowy, ale budujesz coś na lata. Ja zanim Piotrek zapytam ciebie, to ja podpowiem, że ja już przygotowuję, to u nas już działa, zamiast zatrudniać pracownika u siebie w firmie, marketingowca, to możesz go wynająć u nas na abonamencie. W sensie, że ta osoba, wiesz, obsługuje cię i wtedy masz do dyspozycji cały team, a nie jednego pracownika marketingowego, który na przykład jest bardzo dobry w lejkach albo tylko bardzo dobry w social media, a reszta gdzieś by musiał się dowiadywać. A u nas masz tak naprawdę do dyspozycji cały team. Piotrek, a ty jakie widzisz szanse i jak to dobrze spiąć w biznesie, żeby się przygotować właśnie lub zaprojektować ten nasz model wypożyczania naszych produktów? Znaczy, wiesz to, no fajnie, że to powiedziałeś, czy tam wprowadzacie taki model, bo ja biznesowo prowadzę teraz dwa projekty. Z jednej strony to jest studio pod kątem właśnie wideo, transmisji na żywo, live. No i tak, no ty też wypożyczasz, nie? A z drugiej strony agencję marketingową też. I od takich 2 lat działamy w takim modelu abonamentowym, dopasowanym. Mamy jakiś tam wybranych klientów, z którymi pracujemy w fazie takiej testowej, bo to wymagało jakiegoś tam dopracowania procesów. Ale to, nie wiem, no, samochody, leasingi i tak dalej, od tego się to wzięło, żeby troszeczkę zmienić schemat posiadania auta. W przypadku oprogramowania antywirusowego to było naturalne, bo systemy były cały czas rozwijane, programiści cały czas musieli pracować nad aktualizacjami, po co kupować nową wersję, skoro można skorzystać z abonamentu. Adobe chociażby, tak? No pakiet Adobe, no to jest, no sorry, ale wydanie 10 tysięcy na pakiet. Aplikację jednorazową, no to w ogóle nie ma sensu. W ogóle przejście na model abonamentowy praktycznie wyeliminowało piractwo, nie? Dokładnie. Zwróć uwagę, że była ogromna bariera, żeby wejść, żeby mieć zwykłego Photoshopa w firmie, no to jeżeli okay, jesteś agencją marketingową, jesteś firmą, która projektuje strony internetowe, korzystasz z tego na co dzień. Ale no, nie wiem, chcesz obrobić grafikę jakąś raz w miesiącu, to po co masz kupować cały produkt, który kiedyś kosztował kilka tysięcy złotych? W tej chwili masz to w abonamencie za 10 euro miesięcznie i nieważne, czy używasz to raz w miesiącu, czy przez cały dzień, codziennie, to po prostu płacisz. To jest coś zupełnie naturalnego. W naszym przypadku to musielibyśmy przynajmniej, żeby nam naprawdę podstawowe rzeczy mieć, to byśmy musieli mieć 5 różnych programów, tak? A tak płacimy 80 dolców miesięcznie za jedno stanowisko i mamy dostęp do wszystkich programów, które w ogóle Adobe oferuje, ba, mamy dostęp do bazy ich materiałów stokowych, tak? Tak, zgadza się. Ale też w abonamencie. W tym abonamencie. Tak. Jakieś tam jest w abonamencie darmowym, jak chcesz dokupić jeszcze większy abonament, to masz jeszcze większy dostęp do tego. Dawna fotolia. Tak. Więc no, dużo firm w to idzie. Tak jak powiedziałeś, wyeliminowany został piractwo. To też newsy z poprzedniego tygodnia. Zapewne wszystkim nam bardzo dobrze znany Chomik zaczyna bardzo mocno w tej chwili tracić, leci na łeb na szyję, no bo tam było zgromadzone największe piractwo w Polsce tak naprawdę. No ale Audioteka też wprowadziła model abonamentowy w przypadku audiobooków, tak? I tam za 19 zł można mieć jakiś abonament na audiobooki. Także teraz wszyscy dążą do tego, żeby mieć abonament. W przypadku tendencji do zarządzania cash flow w firmie i tam cash flow osobistego i tak dalej, no to właściwie będziemy się skupiać na tym, ile musimy mieć tego cash flow w miesiącu, żeby opłacić abonamenty i wychodzimy na zero i wszystko jest. To a propos Audioteki, to ja podrzucę komuś pomysł na biznes, bo ja korzystam obecnie z 3 abonamenty płacę. Storytel, Audiotekę i jeszcze jedno. I tylko dlatego płacę te 3, ponieważ raz była jedna książka na tym, druga na tym, trzecia na tamtym. Tak. I później wyszukuję. Jeżeli ktoś mi da aplikację, która będzie wyszukiwała wszystkie książki z tych wszystkich, w sensie ja będę płacił jeden abonament i będę miał dostęp do tych 3 różnych aplikacji, podobnie robi CDA, że jak masz abonament na CDA, to masz też abonament na Netflixa. Więc to jest pewne rozwiązanie. Podobny biznes robi Apaczka, gdzie masz abonament na Apaczce, masz dostęp do wszystkich kurierów w Polsce.
Czyli ty możesz sobie wybrać, tak, który kurier najbardziej cię interesuje. Więc takie to jest aplikacje agregujące, a to na przykład jeśli chodzi o środki przemieszczania się, to już w tej chwili przynajmniej we Wrocławiu jest aplikacja, która, że ściągasz jedną aplikację, masz dostęp właśnie do samochodów elektrycznych, samochodów miejskich, rowerów, hulajnóg, nie? No bo generalnie no, tak, do tej pory do każdego środka aplikacja, nie? No i po prostu miejsca w telefonie ile, nie ma. Ile tych aplikacji, nie? Jeszcze, czyli zanim wiesz, zanim znajdziesz właściwą aplikację, no to tracisz czas. I nowy rynek w ogóle, że sama aplikacja, która nie świadczy usług, ale w modelu abonamentowym agreguje te wszystkie inne pomniejsze i oni z tego żyją właśnie. Dobra, słuchajcie chłopaki, bo nam się pomału czas kończy, to tak może Michał poproszę cię o jedno zdanie podsumowania, później Piotrek i będziemy kończyć. No na pewno żyjemy w bardzo ciekawym roku, gdzie mamy ogrom szans jako małe i średnie firmy do wykorzystania i wcale nie bójmy się tego, że wchodzą duże marki, one mają dużo większe budżety niż my, bo właśnie w małych i średnich firmach jest siła, na pewno będziemy dużo bardziej kreatywni niż te wszystkie firmy, które tylko będą pieniędzmi sypać z helikoptera. Budujmy dużo kontentu w jakikolwiek sposób, czy pisany, czy wideo, czy live, czy różne platformy, po prostu ważne, żeby tworzyć i edukować też naszych odbiorców. Okej, okay, to jest chyba pytanie do ciebie. O. Jak funkcjonuje wypożyczanie domen? Wypożyczanie domen. Właśnie to jest ciekawe, bo realnie domeny wypożyczamy. Domeny ich nie kupuję. Na własność, więc no, ja mogę powiedzieć, że właśnie ja rozkręciłem biznes abonamentowy jeszcze zanim to było modne, bo domeny od zawsze były w modelu abonamentowym. Przyszedł Michał, powiedział, będę robił abonament, tak? Tak, a potem nagle się okazało, że właśnie że no, abonament to jest przyszłość dla większości biznesów. Bezpieczna przede wszystkim, tak. Bo co miesiąc wpływa. Tak, tak, czyli z perspektywy prowadzenia biznesu, no to jest fajnie, bo pojawia się w biznesie coś, co się nazywa przewidywalność, nie? A coś, co no, biznes to ryzyko, więc tutaj w pewnym momencie, jeżeli jesteś w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał cash flow w twojej firmie, no to dużo łatwiej. Ułatwia ci to podejmowanie decyzji o inwestycjach, czy zrobieniu czegoś więcej, czy generalnie rozwoju firmy. Więc, okay. Więc tak, wracając tutaj do pytania, domena to jest tylko i wyłącznie prawo do korzystania z niej. Prawo do korzystania z niej przez rok, tak? Na tak, czyli że ty rejestrujesz sobie jakąś nazwę, wykupujesz ją za moim pośrednictwem, automaty po mojej stronie dokonują odpowiedniego wpisu na serwerach w chmurze, bo oczywiście tak, teraz też musimy wprowadzić pojęcie chmury, nikogo nie interesuje, jak to fizycznie tam wygląda, czy ten serwer jest szary, czy czarny i jak gdzie duży, stoi. Tak, tak, gdzie stoi, to po prostu ma działać, nie? Okay. Ja w twoim imieniu uiszczam również opłatę abonamentową, czyli że płacąc mi już ciebie nie interesuje, gdzie tam te koszty się rozchodzą. Ważne, że te wszystkie koszty są opłacone i ta usługa przez najbliższy rok będzie działała. I przy tym właśnie nie masz obowiązku po roku tej usługi odnawiać. To jest piękne, czyli mogę zrezygnować z niej. Tak, okej, okay. Dziękuję. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Piotrek, zdanie podsumowania. Nie róbcie live'ów, bo jak będziecie robili live'y, to zajmiecie nam przestrzeń na wizji. Zostawcie to już nam. Tak, zostawcie nam. A co, no jak się zaczną live'y na LinkedInie, no to ta warstwa ja biznesowa troszeczkę, ten, no ja też nie ukrywam, że czekamy na to, także że będziemy się tam boksować na LinkedInie z live'ami. Tak, tak. No ja myślę, że teraz ten rynek jest tak rozgrzany, że jak to ruszy, to po prostu poleje się gdzieś tam pójdzie. Na tym. No i teraz jest okazja do tego, żeby się przygotować, dopracować jakość, popracować nad merytoryką i robić. To ja jeszcze zdanie podsumowania, tak ujmę wszystko razem, czyli abonamenty to jest coś, o co powinniśmy zadbać i ja uważam, że to się da robić praktycznie w każdym biznesie, więc naprawdę warto się do tego przygotować i przemyśleć, daje to bardzo dużo możliwości. I to, co powiedzieliśmy, influencerzy. Jeżeli korzystamy z influencerów, to zadbajmy o to, żeby to był ten mniejszy influencer, ma bardziej zaangażowaną społeczność i jednak trochę lepiej się to sprzedaje. I to, co też Michał powiedział na koniec o dużych markach, że jednak w tej chwili klient
jest taka tendencja, już to było zaobserwowane przez ostatnie lata, to się będzie mocno w tej chwili nawarstwiało i szło do góry, że raczej ludzie wolą niszowe marki niż wielkie korporacje i raczej tym małym markom ufają, także zadbajcie o swój rynek lokalny, lepiej bądźcie dobrą niszową marką niż wielką korporacją. Dziękujemy Wam bardzo, dziękuję Michał Sławski. Dziękuję bardzo. Piotr Król, dziękuję Wam panowie.